Wracałem od ciebie, w Egiertowie było mokro. No u nas spadły jakieś 3 kropelki. A w Kolbudach nic nie spadło. Ale to tam mokra pogoda, od razu ślimaki przychodzą, fuj. No troszeczkę więcej jest, ale to nie jest tak, jak było w ubiegłym roku. To jest zupełnie inaczej. To jeszcze jest slajdowo. Naturalnie o ogrodach 3 jedynki, 111 odcinek. Naturalnie o ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, w piękny, słoneczny, ciepły, gorący dzień, popołudnie. Witam ciebie, Ale Katarzyno. nie za gorący. Ja również witam. Nie, to dzisiaj to powiem ci, Jacku, był super dzień, ponieważ no, było tak wszystkiego wystarczająco. Chociaż nie było deszczu, ale trudno, może spadnie w nocy, nie można wszystkiego chcieć, ale była Co perfekcyjna więcej, pogoda, pół dnia Ewa. się widzieliśmy i na koniec dnia jeszcze łączymy się, żeby nagrać ten podcast. To już w ogóle perfekcyjny dzień spędzony z tobą albo w realu, albo właśnie w internecie, nagrywając ten odcinek. Lipiec w ogrodzie ekologicznym, tak nazywa się dzisiejszy odcinek podcastu. I zazwyczaj, Katarzyno, mówimy o tym, żeby coś siać, coś sadzić, coś pielęgnować, coś psa, ten przesadzać, inne rzeczy, a ja bym chciał zacząć od zupełnie czegoś innego. Ten odcinek odcięcia, które można już wykonywać w lipcu, czyli przede wszystkim strzyżenie żywopłotów, ale może już też można pomyśleć o letnim cięciu drzew owocowych. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o letnim cięciu drzew owocowych, a przycinanie żywopłotów zostawmy na koniec miesiąca, tak samo jak przycinanie łąk kwietnych albo nawet na sierpień. Chociaż w tym roku jest wszystko stanowczo wcześniej, ponieważ jest tak strasznie gorąco. Ale jeżeli możecie, jeżeli was to nie denerwuje, to zostawcie cięcie żywopłotów nawet na ich sierpień. Ale Ale możemy oczywiście o ja tym powiedzieć się teraz. zgodzę, ale nie do końca się zgodzę, dlatego że jeśli ktoś nie ciął wcześniej tych żywopłotów, jeśli nie były formowane wcześniej, tak jak mój był formowany dopiero we wrześniu chyba ubiegłego roku, no to w tym roku, w czerwcu, już po No. prostu nie mogłem na niego patrzeć. Już tak wyłaził ten żywopłot grabowy, że musiałem się do niego dobrać w połowie czerwca, a w sierpniu prawdopodobnie dobiorę się do niego drugi raz. No to by było ekstra, gdyby tylko mieć czas na 2 razy cięcie żywopłotu, to by to było naprawdę super, ponieważ nasz żywopłot po angielskim jest mocno rozczochrany teraz. I niestety troszeczkę zamyły się te takie ostre formy, tak? Takie czyste linie tego żywopłotu. Tak, no ja bym chciała żywopłot ciąć 2 razy w roku, gdybym miała czas, ale nie da rady. U nas ten żywopłot będzie cięty w sierpniu, ale jak najbardziej możecie już teraz i również przypominajmy osobom, które mają nowy żywopłot, prawda? Nowy żywopłot z buków czy grabów. Teraz dobrze by było go przyciąć, ponieważ on, jeżeli ma zielone listki, jeżeli go pięknie prowadziliście wiosną, jeżeli się u was zaaklimatyzował i przyjął, to oznacza, że teraz jest najlepszy czas, żeby go przyciąć już tak do równa. Ponieważ jak się sadzi ten żywopłot, to często gałązki mają długości tam 1 m, 30 cm, 80, cokolwiek się ma, to się sadzi wszystko naraz, to całe towarzystwo. A teraz warto przyciąć wszystko równo, tak jak zawsze Wam mówimy, około 1/3 nad ziemią, tak? Czyli 1/3 żywopłotu w całości, mniej więcej, no to nie musi być do centymetra, po prostu tak ogólnie, mniej więcej do połowy, jak kogoś serce boli, żeby 1/3 zostawić, to niech zostawi połowę, ale ważne jest to, żeby go mocno przyciąć, ponieważ wtedy pobudzamy wszystkie dolne pąki, które mogą wybuchnąć w nowe gałązki i on może być porządnie rozgałęziony wtedy od samego spodu. Nie będzie miał takich typowych dla drzewa pni, pędów, tak? Tylko będzie się rozgałęział na samym dole. I właśnie żywopłot z grabu to ma do siebie, że świetnie rozgałęzia się od samego dołu. Zresztą z buku też, dlatego jest tak wartościowy na prawdziwe zielone ściany i polecany przez nas. Także wtedy przycinajcie go, jeżeli macie go nowy, a jeżeli macie taki dojrzały jak Jacek albo ja, to też spokojnie możecie Chyba, teraz że nie ciąć. macie czasu, bo macie kilometry do cięcia, to wtedy raz w roku w sierpniu u Katarzyny. Tak. Może, tak jak Katarzyna, możecie ciąć. Może jestem zbyt perfekcyjny, muszę się zastanowić, czy ja za często nie tnę swojego żywopłotu. Dobrze, to w takim razie chciałbym, żebyś powiedziała nam o innym cięciu, o cięciu drzew owocowych.
bo lipiec też właśnie takim dobrym terminem do cięcia drzew owocowych, szczególnie tych, których my mówimy, że należy ciąć nie wczesną wiosną, nie późną zimą, czyli chodzi o drzewa pestkowe. Jeżeli wasze drzewa pestkowe już mają piękne plony, już macie zbiory, a właściwie teraz to już jest ten okres, prawda? Chociaż moje brzoskwinie to jeszcze daleko mają do zbiorów, ale wiem, że czereśnie i wiśnie już piękne, Ja już mam po. dokładnie można zbierać. Także w tym momencie te rośliny, te drzewa owocowe, wielkopestkowe, dużopestkowe można, jeżeli potrzebujecie, przyciąć. Ogólnie to nie jest tak jak z jabłoniami. Tych drzew nie trzeba przycinać regularnie, co roku, jakoś tam na jakiś tam długość. Nie ma takiej reguły. Generalnie, jeżeli chodzi o takie drzewa jak wiśnie, czereśnie, śliwy, brzoskwinie, morele, to tak naprawdę przycinamy wtedy drzewa, kiedy one są za bardzo zagęszczone, więc robimy takie cięcie prześwietlające albo po prostu sanitarne, wtedy, kiedy na przykład jakieś gałęzi się ułamały, czy powiedzmy zacieniają wam na przykład okno, no wiecie, z jakiegoś takiego powodu, że musicie akurat ją przyciąć. Ale ja tutaj u siebie nie będę cięła akurat tych roślin, będę natomiast robiła letnie przycinanie jabłoni. Tych ziarnkowych. Dobrze, ja bym chciał jeszcze przy pestkowych się zatrzymać, bo czereśnie już są po, czyli tniemy, słuchajcie, kiedy zbierzemy owoce, wtedy tniemy drzewka pestkowe latem. Wiśnie, no to jeszcze musimy zaczekać. Śliwy jeszcze też musimy zaczekać, bo są te odmiany wcześniejsze, jak opal i takie bardzo późne, jak węgierka. Ale chciałem zapytać, ale dlaczego tniemy je latem? Bo ja na przykład swoją czereśnię po zbiorze czereśni czasami muszę przyciąć, bo ja nie chcę mieć długiej drabiny i włazić bardzo wysoko, żeby zebrać. W związku z tym przycinam od góry ten stożek wzrostu, czy tę gałąź główną, przewodnik ten, czasami przycinam po to, żeby spowodować zagęszczenie się tej czereśni, pójście na boki niż w górę. I to właśnie się robi po zbiorze czereśni. Ale dlaczego latem, dlaczego nie zimą? Jak gdyby spróbujmy też wytłumaczyć słuchaczom. Tak, niestety oczywiście logiczne byłoby przycinanie zimą, tak? Tak jak jabłonie, ale niestety te rośliny, o których teraz mówimy, że lepiej przycinać latem, mają to do siebie, że jeżeli będziemy przycinać je zimą, a raczej wczesną wiosną, taką bardzo wczesną wiosną, to one są wtedy bardziej narażone na ataki chorób grzybowych. I do takich chorób grzybowych, które po kilku latach mogą niestety całkowicie zabić drzewo, tak? W przypadku tych wszystkich drzew. Także dlatego, żeby nie narażać z waszych drzewek śliwy, wiśnie, czereśnie, morele, brzoskwinie, żeby nie narażać na to, żeby one załapały choroby grzybowe, dlatego przycinamy je właśnie latem albo po prostu po owocowaniu. No, co jest akurat latem? Choroby grzybowe, nie chodzi o choroby grzybowe liści. One nie odpadną wraz z liśćmi. To są choroby grzybowe drewna, które wejdą po prostu do gałęzi, które wejdą do pnia i to drzewo po prostu będzie bezpowrotnie chore i być może trzeba będzie po prostu pożegnać to drzewo, usuwając je całkowicie. Dlatego te rośliny pestkowe tnie się latem. Ale dlaczego pani tnie jabłonie taka nadgorliwa? Ja wiem, że ja tnę raz w roku, a pani dwa razy w roku, inaczej niż żywopłoty. Po co to cięcie letniej jabłoni? To też bardzo zależy od tego, jak uprawiamy, prawda? Ja swoje jabłonie, mam dwa rodzaje jabłoni. Jedne jabłonie rosną sobie spokojnie w sadzie. To są jabłonie na podkładkach średnich, więc one nie są zbyt duże. Nie potrzebujemy drabiny, żeby je przycinać, ale mamy też jabłonie i grusze zresztą, które rosną, że tak powiem, na płasko w formie wachlarzy, palmety na naszym płocie. W związku z tym na takim płocie drewnianym, który oddziela sad od podjazdu pod dom. No i tam staramy się przycinać szczególnie właśnie te drzewa, ale wszystkie drzewa owocowe, wszystkie jabłonki teraz już mają zawiązane owoce dawno, tak? Już jeżeli mają mieć owoce, to już mają owoce. I powiem wam szczerze, że u mnie w sadzie nie ma jakiejś reguły. Niektóre drzewka mają, niektóre i to całkiem obficie, niektóre nie mają. No niestety, czasami tak bywa. Mam również dzikie jabłonki na terenie tutaj dzikim, bo ja mam sporo tutaj ziemi i nad stawem niedaleko mamy zawsze piękną jabłonkę
I ona zawsze była oblepiona jabłkami, teraz już drugi rok nie jest oblepiona jabłkami, ale to też w naturze jest naturalne, także nie martwcie się. Czasami jabłonki nie mają po prostu owoców. Spowodowane jest to tylko nie tylko tym, że był jakiś późny przymrozek, ale po prostu czasami one tak mają. Ale na szczęście, jeżeli macie kilka drzewek, to jedno z nich będzie miało jakieś jabłka, kiedy trzeba z nich korzystać i się cieszyć. U nas te jabłka są na niektórych, na innych nie ma, ale wszystkie poza tym, że wytworzyły już piękne jabłka, to mają też masę nowych przyrostów, tak? Takich gałązek długości około 10-15, czasami centymetrów, zależy od tego, jak macie glebę i stanowisko, ale te przyrosty do niczego w tym roku nam są niepotrzebne. Więc jeżeli będziemy, no, może nadgorliwi, albo po prostu będziemy się starali uprawiać te jabłonki w jak najlepszy sposób się da, żeby dać im szansę na lepsze owocowanie z roku na rok, to teraz warto wziąć ostry sekator i te nowe przyrosty poprzycinać do dosłownie drugiego, no maksymalnie trzeciego listka i wtedy w przyszłym roku one staną się właśnie tymi pędami, na których będą owoce, takie owocopędy, czy jak to tam się nazywa. Krótkopędy. Takie. Krótkopędy, także to warto zrobić. I nie tylko dlatego, że w przyszłym roku tam będą te superpędy, to jeszcze w dodatku dlatego, że te pędy mocno zacieniają owoce. Tak naprawdę jabłka gdzieś tam się chowają pomiędzy tymi pędami. I teraz, jeżeli je przetniemy, to słońce będzie mogło pięknie Wybarwić. je oświetlać, tak, wybarwiać, one będą mogły sobie dojrzeć, a też, tak jak zawsze Wam mówimy, przy usuwaniu jakichkolwiek liści, dodatkowo będziecie mieli lepszy przepływ powietrza pomiędzy tymi roślinami, pomiędzy tymi owocami i też mniej chorób, mniej szkodników, roślina będzie szczęśliwsza. I ja mówię, że robimy to szczególnie na naszym płocie, ponieważ to tak bez sensu wygląda, taki włochaty płot, więc tutaj ślicznie wygląda, jak jest przycięty, jest, no, też estetycznie to jest ważne. Ale jeżeli ręce dojdą i do sadu, to spróbujemy zrobić to również w ten sposób. Będziemy robić na ten temat odcinek do Grunt to Ogród. Będziemy przycinać jabłonki z Aliną, bo Alina jest specjalistą od przycinania jabłonek. Także jak tylko mogę, to zapraszam kogoś do programu, żeby było bardziej wesoło i przyjemnie. Także tym razem Alina mnie będzie wspomagała. Więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to będziecie mogli zobaczyć na żywo, no, za kilka dobrych tygodni pewnie, jak to można To zrobić. jest cięcie i to, co mówi Katarzyna, nie tylko te prowadzone szpalerowo na płasko jabłonie czy grusze, ale także można to w sadzie normalne, te wilki takie właśnie usuwać i przycinać po prostu do, no w zasadzie po drugim tym węźle, Tak. żeby powstały krótkopędy. A Katarzyno, jak już jesteśmy tak fajnie i rozmawiamy o owocach, to przecież mamy czas, w którym w lipcu zbieramy truskawki w zależności od odmiany, tak? To niektóre już mają pierwszy rzut truskawek za sobą, inne dopiero zaczynają. Niektóre za chwilę będą też miały pełnię owocowania, ale te wszystkie truskawki po tym owocowaniu też warto tam nie bać się sierpa, sekatora czy noża. Wszystko się cięło kiedyś sierpem, pewnie kiedyś umiało się ciąć sierpem. Dzisiaj podejrzewam, żebyśmy sobie palce poobcinali, także może lepiej się za to nie zabierać, ale za sekator. Jak najbardziej, słuchajcie, nie bójcie się też cięcia truskawek, wręcz jest to dla nich dobre, ponieważ te liście, które zostają, to jest bylina, więc porównajcie sobie truskawki do innych bylin, których liście czasami po przekwitnieniu robią się troszeczkę, wiecie, są na nich plamy, liście zaczynają chorować, już nie są takie zdrowe, nie mają też takich już tyle chlorofilu, żeby można było fotosyntezować, dlatego te liście stare warto przyciąć do ziemi i czekać po prostu na nowe listki, które wyrosną na truskawkach i będą karmiły, będą wtedy fotosyntezowały i karmiły bryłę korzeniową. Ale pamiętajcie, że są truskawki, tak jak na przykład ja mam tutaj takie truskawki, które kwitną i owocują przez malutkie lato. Tak, one właściwie owocują bez końca. Cały czas są owoce. Może nie są to jakieś ogromne owoce. Pierwszy rzut był zapewne wielki. Teraz te owoce są mniejsze, ale i tak są bardzo smaczne, bardzo ładne, dużo ich jest. Także jak najbardziej te odmiany są ekstra świetne. Więc ja nie mogę ich ciachnąć do samej ziemi w tym miesiącu. Ja będę musiała poczekać jeszcze troszeczkę na pewno, ale co mogę ciachnąć i
zawsze jestem gotowa z sekatorem za rogiem i czyham na to. To są, tak, przy truskawkach to są te wąsiaki, które odrastają, takie odrosty, nowe roślinki. Normalnie na takim długim pędzie sobie roślina truskawka wysyła w kosmos taką satelitę. I taką satelitę możecie sobie spokojnie odciąć sekatorem, posadzić wprost do doniczki, na przykład P9, i to już macie kolejną nową truskawkę, a warto to robić, ponieważ truskawki w jednym miejscu najlepiej, żeby rosły około 4 lat i później warto je przesadzić już na inne stanowisko. Także jeżeli macie jakąś super odmianę truskawek, która naprawdę Wam pasuje i boicie się, że może nawet nie chcecie przenosić ich na inne stanowisko, bo boicie się, że takich truskawek już samych nie będziecie mieli, to nie bójcie się, po prostu możecie sobie sami rozmnożyć te truskawki i przesadzić. Ja będę w tym roku na pewno to robiła z tymi truskawkami tutaj na górze przy Angielskim, ponieważ na tych zagonach podniesionych, ponieważ tutaj mamy typowe truskawki, które kwitną i owocują przez calutkie lato i są super. Polecam. Dobrze, to w takim razie tak technicznie tylko powiem w sprawie tego rozmnażania truskawek i przycinania tych satelit, które idą, jak powiedziałaś, w kosmos, chociaż drogą truskawkową, nie mleczną, a drogą truskawkową idą w ten kosmos. Są dwie metody. Jedni podstawiają pod taką wychodzącą sadzonkę doniczkę P9, tam wkładają kawałek drucika, żeby przygnieść albo przycisnąć tę nową sadzonkę do tej doniczki i jeszcze nie odcinają, czekają, aż ona się zakorzeni. Jak się zakorzeni, to odcinają, albo można po prostu odciąć, wsadzić w taką lekko wilgotną glebę, ona też się zakorzeni. Obie Oczywiście, metody tak. są dobre, więc tutaj nie ma szkoły lepszej, gorszej. Nie, no wiadomo, że takie podstawienie doniczki to jest świetna metoda. Tu Super, już będą korzonki, tak. prawda? Ale podejrzewam, że to są te same osoby, które przycinają swój żywopłot 3 razy w To nie roku. ja, ale, uwaga, słuchajcie, warto, naprawdę warto usuwać. Jeśli nie chcecie rozmnażać, to generalnie te wąsy warto usuwać. Dlaczego? Dlatego, że nie zauważycie i one gdzieś się zakorzenią. I potem okazuje się, że na takim zagonie trudniej się pieli, bo te sadzonki, te nowe, młode, ukorzeniły się i plantacja waszych truskawek zagęszcza się nadmiernie. Nie ma takich dobrych rzędów, nie ma dobrych odstępów. Truskawki zaczynają chorować, bo są za gęsto. Za gęsto zaczynają, gorzej jest też potem z dostarczaniem składników pokarmowych. No, generalnie warto po prostu usuwać te wąsy idące na boki. I uwaga, Katarzyna powiedziała bardzo, bardzo mądrze, sekatorem. Sekatorem. Nie próbujcie, jak gdyby, bo taka jest chęć, tych wąsów tak ręką obrywać. Bo z truskawką Bo całą można czasami z użyć. całą, czasami z połową truskawki matki wyrwać taki wąs, bo one są niezwykle mocne. Jejku, jak teraz myślę, mówimy o tych truskawkach, i ja myślę, ja mam taką obsesję przez ostatnie kilka tygodni, czy ja gdzieś podrzuciłam obornik granulowany, ponieważ truskawki te moje, w związku z tym, że one cały czas owocują, to ja tak w środku sezonu lubię im podrzucić obornika, i nie tylko im, ale również warzywniku, ponieważ warzywnik oczywiście jest takim miejscem, gdzie jest bardzo intensywna uprawa i tam cały czas coś nowego dosiewamy, dosadzamy, i cały czas tylko sobie przypominam, czy ja tam rzuciłam obornik, czy ja to. I teraz mówimy o truskawkach, i teraz mam obsesję, czy ja aby na pewno rzuciłam obornik na truskawkach. Wiecie, to trzeba sobie zapisywać, szczerze mówiąc, ale też warto pamiętać o tym, że niektóre rośliny w środku sezonu można troszeczkę podkarmić, prawda? Dobrze, to za chwilę zapytam Ciebie, jakie rośliny warto podkarmić teraz w środku sezonu, ale też powiedzmy już bez opowiadania, jak gdyby specjalnie szczegółów, że lipiec to jest dobry czas na sadzonkowanie. Skoro powiedzieliśmy o tym sadzonkowaniu truskawek, o tym rozmnażaniu truskawek, to lipiec jest naprawdę dobrym miesiącem na to, żeby rozmnażać rośliny przez sadzonki, czy to zielne, czy to półzdrewniałe już bardzo, bardzo wiele roślin osiągnie ten moment, w którym przez półzdrewniałe sadzonki będzie można je rozsadzać. Tak, bardzo dużo roślin, słuchajcie, lawendy, perowskie, szałwie, bazylie krzewiaste, budleje. No naprawdę dużo roślin. Wszystkie te rośliny, które mają właśnie takie długie przestrzenie, no powiedzmy jakieś 5 tym centymetrów pomiędzy liśćmi, tak, między węzłami, z których wyrastają liście, tak właśnie korci mnie strasznie, żeby kiedyś spróbować. Mogłabym to zrobić, ponieważ moje salce są bardzo gęste.
mogłabym kiedyś się pokusić o to, żeby obciąć jeden cały pęd sadzca, który teraz właściwie ma 2 metry już, taki jeden pęd, to jest sadziec plamisty Atropurpureum i właśnie spróbować zrobić z niego sadzonki. I może właśnie zrobię. Słuchajcie, bardzo wiele roślin możecie sami sobie w ogrodzie rozmnożyć, tylko musicie oczywiście podążać za jakimiś takimi wskazówkami, kiedy to robić. Właśnie tak jak Jacek przed chwileczką wspomniał, sadzonki zielne i półzdrewniałe o tej porze roku. Jak najbardziej zielne to na przykład bazylia, tak? Cały czas możecie robić sadzonki z bazylii, więc jak macie w ogrodzie bazylia, chcecie mieć nowe sadzonki, jak zjecie tą, żeby coś było dalej, no to możecie je nie z nasion, tylko po prostu zrobić sadzonki wierzchołkowe i w ten sposób kolejne pokolenie rozmnażać do swojego ogrodu. Także tak, lipiec to nie jest miesiąc, kiedy naprawdę nie ma co robić i się siada i tylko obserwuje. Można oczywiście, jeżeli nie jesteście takimi zagorzałymi jakimiś ogrodnikami, ale z tego co wiem, szczególnie te wszystkie osoby, które przychodzą do nas do ogrodu, są naprawdę zapalonymi ogrodnikami i sami kochają też rozmnażać, kolekcjonować, eksperymentować, różne doświadczenia robić. Także słuchajcie, róbcie doświadczenia. Najważniejsze jest to, co musicie zapamiętać, jeżeli chodzi o robienie takich sadzonek półzdrewniałych, na przykład półzdrewniałych, bo takich będzie teraz najwięcej, to, że to podłoże powinno być bardzo, bardzo otwarte. Także ja zawsze do robienia sadzonek używam podłoża, które składa się pół na pół z piasku i z beztorfowej ziemi uniwersalnej. I to mieszam i w tym wszystkie sadzonki robię. Jeżeli macie sadzonki zdrewniałe, to nie jest to takie istotne, ale przykrywanie sadzonek plastikowym daszkiem albo siatką taką przezroczystą, workiem. To jest ważniejsze przy sadzonkach zielnych, tak, które są bardziej miękkie i delikatniejsze. Ale przy sadzonkach zdrewniałych możecie tego w ogóle uniknąć, tego nie robić. Sadzonki półzdrewniałe, to powiedziała Katarzyna. Ja powiem tylko, że ta lista roślin jest bardzo długa, z których można spróbować robić sadzonki, bo to nie tylko te byliny, przecież, które wymieniła Katarzyna, czy krzewy, ale także nieco większe krzewy, jak chociażby czarny bez, jak jarzębina, z której robiłem sadzonki. O tak, czarny bez. Ale Jacku, a twoje hortensje? Hortensje, absolutnie. Które rosną u mnie w ogródku moim teraz, 3 sobie rosną, tak? Ale to rosną, są uciekająca panna młoda. Tak, one nigdzie nie uciekają, bo one są w ziemi. Dobrze, ale to jest hortensja ta pośrednia, tak? Wyfikana. Wyfikana, uciekająca. Tak, słuchajcie, to wszystko można. I ja zachęcam do tego, nawet jeśli nie macie pewności, czy ta roślina się przyjmie, czy się nie przyjmie. Dla takiego samouczenia się, dla eksperymentowania, spróbujcie posadzonkować roślinę, przeznaczyć jeden pęd na to, żeby zrobić sadzonki. I dojdziecie bardzo szybko do takiego doświadczenia, jaka grubość powinna być tej sadzonki, bo jak Katarzyna powiedziała, taki sadziec, tak? To jest długi, przecież ma długi pęd. Te dolne pędy będą bardziej zdrewniałe. Może się przyjmą, może nie. Te środkowe będą jeszcze półzdrewniałe, one prawdopodobnie się szybciej przyjmą. No ale te szczyty, tak, to będą jeszcze sadzonki zielne, prawda? Więc też inaczej. Słuchajcie, próbujcie po prostu sadzonkować wszystko, co wam się podoba. To, co macie, co chcielibyście rozmnożyć. Jak się uda, wielka radość. A jak się nie uda, no trudno, no to się nie udało. To jest udało. Bardzo wartościowa lekcja wtedy. Dokładnie. I wiemy. Ale no, trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że musimy chwileczkę poczekać. Tak jak Jacek, ty zaznaczyłeś przed chwileczką, te sadzonki najbardziej zdrewniałe będą potrzebowały najdłużej, żeby się ukorzenić, a te sadzonki zielne najkrócej. Także słuchajcie, no mówimy tutaj nawet czasami o kilku miesiącach, tak? Jeżeli chodzi o te sadzonki zdrewniałe. Także nie zrażajcie się. Ale równie dobrze, oprócz sadzonkowania, jeżeli na przykład teraz przytniecie jakąś bylinę, to też i na przykład my mamy taką sytuację w naszym ogrodzie angielskim, że nasze przywrotniki się bardzo mocno rozrosły, teraz były przycięte i poza tym, że były przycięte do ziemi, to jeszcze były odcięte. Takie, wiecie, skrawki dookoła, żeśmy poobcinali od tych przywrotników, żeby te bryły korzeniowe się zredukowały, żeby były mniejsze, a całą resztę żeśmy posadzili do doniczek. I to było jakieś 2 tygodnie temu. I te doniczki, i one już mają korzenie, one bardzo, bo to jest ten okres, kiedy te rośliny będą rosły jak zwariowane. Tak, to jest dobry czas na to. Nie jest typowy czas, ale możecie, jeżeli przytniecie bylinę do ziemi, to spokojnie możecie teraz ją rozmnożyć przez podział bryły korzeniowej. To są właśnie przywrotniki, o których Katarzyna mówiła. Więc spróbujcie rozmnażać przez te właśnie zielone, półzdrewniałe,
Bo nazdrewniało jeszcze za wcześnie te Tak. sadzonki, to dopiero będziemy mówili, wiecie, jesienią, jak rozmnażać przez zdrewniałe. Jesienią, żebyście się przygotowali dobrze do zimy i wiosny, ale rzeczywiście to trwa nieco dłużej. To co, to wychodzimy już z tego sadu, bo już byliśmy na rabacie ozdobnej. Powiedziałaś o przy tym przycinaniu przywrotnika, bo na razie chyba innych bylin nie przycinamy, chyba że jakieś przekwitły i możemy przyciąć. To znaczy, ja myślę, że sporo osób chciałoby przyciąć i przycina już na przykład szałwię mszoną, A. ponieważ szałwie mszone już w wielu ogródkach przekwitły, no albo już mają koniec kwitnienia i ludzie mogą spokojnie przyciąć tą szałwię mszoną i ona jeszcze piękną taką rozetę liści wyprodukuje, może jeszcze delikatnie zakwitnie, ale już nie będzie to taki wielki kwiat jak z tego pierwszego kwitnienia, ale u mnie osobiście te szałwie mszone rosną na prerii i powiem wam, że one cudownie wyglądają, jak one przekwitają. Jak one już są przekwitnięte, to są takie strzały do góry takich kwiatostanów zaschniętych i one bardzo dobrze mi tam pasują i ja nie chcę ich przycinać, niech one sobie tak zostaną na cały sezon i mi to nie przeszkadza. Podejrzewam, że oprócz szałwii omszonej niektóre osoby miałyby ochotę już przyciąć niektóre bodziszki, bo już przekwitły, już niektóre przekwitły, te takie niebieskie i na przykład kocimięty. Niektóre kocimięty też mogły już przekwitnąć i warto też je przyciąć do ziemi, bo one odbiją i będą miały jeszcze raz kwiatostany bardzo ładne, tak jak i przywrotnik. I też słuchajcie, teraz ja widzę na przykład po swoim ogrodzie, że przekwitły już moje łubiny. Na niektórych roślinach jeszcze są kwiaty, ale na niektórych już nie ma. W związku z tym też korci mnie bardzo, żeby te łubiny przyciąć przy samej ziemi. Ale ostróżki. Większość bodziszków, na przykład bodziszek Patrycja, jeszcze pięknie kwitnie, dlatego nie będę ich na razie ruszała, ale już widzę, że zaczynają kwitnąć floksy, rutewki, pysznogłówki, także zaczyna się jakby taki druga część kwietnego lata w moim ogrodzie i te pierwsze rośliny, czyli te wszystkie bodziszki w końcu, te wszystkie kocimięty i te wszystkie łubiny i ostróżki w końcu będą przycięte i również maki wschodnie. Maki wschodnie też przycięliśmy już całkiem do ziemi, ale rośliny takie jak piwonie, pomimo tego, że przekwitły, nie polecam ich przyciąć do ziemi aż do To jesieni. prawda, ale te kwiatostany brzydkie usunąć, bo one brzydko wyglądają i to na pewno ze względów I estetycznych. niepotrzebnie, tak, niepotrzebnie robią, przechodzą też w owocostany, znaczy w nasionostany, bo wtedy roślina troszeczkę za bardzo się koncentruje na tworzeniu nasion, zamiast tego, żeby wzmacniać korzeń. Ale jak powiedziałaś o tych łubinach, szczególnie jeśli pomyślimy o łubinach trwałych, które przekwitają, to obcięcie tych przekwitłych kwiatostanów często powoduje, że roślina jeszcze drugi raz próbuje się ratować i wydawać nowe kwiatostany, więc jest szansa, że przekwitnie. A to mnie, ten wyobraźnia moja, która ruszyła się po tym wspomnieniu przez ciebie łubinów, przypomniała mi przecież o bardzo ważnym zadaniu, jaki jest w ogóle przez całe wakacje, o usuwaniu przekwitłych kwiatostanów z wielu krzewów, jak chociażby róże, jak przekwitłych bylin, czyli z dalii, tak? Czyli usuwanie kwiatostanów, które już przekwitły, które powoduje, że one na nowo kwitną. Są takie rośliny i to bardzo duża grupa roślin i musicie się niestety po prostu nauczyć i z doświadczeniem się nauczyć je, które to są rośliny, bo niektóre nie mają tego do siebie, że będą wytwarzały więcej kwiatostanów, ale bardzo wiele ma. I właśnie jeżeli chodzi o krzewy, takie najbardziej popularne krzewy, które dotyczy właśnie ta reguła, to są róże. Koniecznie. Ale jeżeli macie róże w ogrodzie, to zainteresujcie się, co to jest za róża, bo są róże, które kwitną tylko raz i później wytwarzają piękne Owoce. takie szypułki, tak, owoce. Także to akurat by było głupotą przycięcie tych. Także dowiedzcie się, czy wasza róża powtarza kwitnienie, czy jest ozdobna z owoców na jesień. Jeżeli tak, to po przekwitnięciu nie ruszajcie No, jej. rozy rugozy na pewno nie ruszamy. Dokładnie, ale no i wiele historycznych też róż piżmowych, ale te takie róże, które są prawdopodobnie w większości waszych ogrodów, czyli róże powiedzmy Davida Ostina, angielskie róże parkowe, one kwitną, pnące róże, tak? One kwitną calutki czas, one kwitną cały sezon, tylko musimy je regularnie przycinać, czyli ogławiać. Musimy przycinać przekwitnięte kwiatostany. Również takie rośliny jak dalie, jak najbardziej, ale też
szereg roślin jednorocznych, kosmosy, kleomy i również groszki pachnące. To jest podstawa pięknych groszków pachnących, przycinanie przekwitających pędów, tak? Bo one potem bardzo szybko stają się takimi strączkami, nasionkami i później jak roślina, jak groszki pachnące już mają za dużo tych strączków, to one mają nas troszeczkę gdzieś i wiedzą, że się rozmnożyły, że zadanie jest zrobione, więc one przestaną produkować nowe kwiatostany. Także przy wielu roślinach to jest ważne, żeby te kwiatostany cały czas przycinać. Ale są niestety rośliny, które tego niekoniecznie lubią. Tak? Na przykład takie rośliny jak jeżówki. Jeżeli korci was, żeby przyciąć przekwitnięty kwiatostan jeżówki, to ok, ale niestety to nie będzie tak jak przy dali czy przy kosmosie, tak? On nie będzie wytwarzał więcej kwiatów. Czy przy cyniach, no cynie też są, to jest bardzo dużo kwiatów, które należy cały czas ogławiać, żeby, albo zbierać do bukietów, tak? No czemu nie? Szczególnie groszki pachnące, żeby one kwitły, ale przede wszystkim na liście musicie sobie zapisać właśnie dalie, róże, kosmosy. To są takie rośliny, które kochają to. Na warzywnik zajrzymy na końcu, dlatego że nasz poprzedni odcinek podcastu poświęciliśmy wysiewom warzyw w lipcu, więc tylko na chwilę zajrzę na warzywnik, ale to za moment, bo chciałbym Ciebie zapytać, teraz jeszcze pozostając przy tej rabacie ozdobnej, no o to nawożenie, o którym powiedziałaś i w sadzie, i w jagodniku, także w warzywniku. Co warto i jak warto nawozić teraz w lipcu rośliny? Powiedziałaś o oborniku granulowanym, o rozsypaniu takiego obornika granulowanego na niektóre rabaty, na niektóre zagony. Obornik granulowany warto jest teraz rozsypać wśród roślin, które na przykład właśnie przycinacie. To, co przed chwileczką mówiliśmy, ostróżki, bodziszki, łubiny, kocimiętki, przywrotniki, chociaż wiecie co, przywrotnik osoklapowy na dobrą sprawę, to chyba nawet jakbyśmy nigdy nie nawozili, to i tak by rósł, bo to jest taka roślina na trzecią wojnę światową. Ale te rośliny, które tak obficie kwitną, ponieważ one większość z nich prawdopodobnie zakwitnie jeszcze raz, musimy dać im troszeczkę więcej siły. Również róże, tylko akurat u mnie w ogrodzie wszystkie róże staram się, żeby były grubości ukowane obornikiem przekompostowanym przynajmniej 6 miesięcy. W związku z tym te róże i tak mają dużo nawozu, także ja tych róż nie muszę podrzucać już żadnym obornikiem. I jeżeli chodzi o ogród kwiatowy, to również musimy teraz podlewać z nawozem płynnym, to akurat płynnym, donice, tak, żeby pięknie, obficie kwitły aż do końca sezonu, do późnej jesieni, donice obsadzone petuniami, pelargoniami, innymi kwitnącymi roślinami sezonowymi lub niesezonowymi, bo dużo osób ma również rośliny wieloletnie, róże, krzewy w donicach. Tutaj najlepiej nadaje się, oczywiście do roślin kwitnących świetnie nadaje się gnojówka albo z żywokostu, albo z obornika, ale jeżeli macie problem z tym, że troszeczkę tak podejrzanie pachną te gnojówki, a jeżeli mieszkacie na balkonie, znaczy jeżeli macie ogród na balkonie, to czasami może nie wszyscy sąsiedzi również podzielają wasze ekologiczne podejście do sprawy, tam spokojnie możecie albo używać bardzo, bardzo wartościowego nawozu płynnego z hodowli drzownic, którego w Polsce akurat możecie spokojnie dostać, bo tego tutaj u nas jest i bardzo, bardzo to się cieszę z tego powodu, albo możecie sobie w razie wyjątku po prostu rozpuścić ten obornik granulowany w wodzie, w konewce i tym podlewać. Ale ważne jest, żeby tak jak tutaj akurat pod te rośliny na rabatach wystarczy, że rzucimy ten obornik granulowany teraz raz i koniec, to przy donicach, w związku z tym, że to są donice takie, często podlewamy, w związku z tym te wszystkie składniki pokarmowe są regularnie wymywane z podłoża, no tam musimy nawozić tym nawozem płynnym raz na tydzień i również ogławiać. To by było trochę o ozdobnych. Chciałbym, żebyśmy podeptali przez moment przez trawnik i żebyś powiedziała, jak kosić w upały, bo mieliśmy upały i niektórzy mówią, że te upały mieć będziemy. Trochę popadało gdzieniegdzie w ogrodzie Katarzyny średnio, u mnie dużo. W związku z tym, jak nadejdą te upały i mieliśmy takie przecież w czerwcu
tygodnie, gdzie trawa na wielu trawnikach żółkła, gdzie jak jechało się przez miasto, to na wielu tych trawnikach przydrożnych była po prostu sucha, żółta trawa. Jak kosić trawnik? Nie mówię o podlewaniu, nie mówię o nawożeniu, to zostawmy, bo trawnik równie dobrze można nawozić, tak jak Katarzyna mówiła, tym obornikiem granulowanym posypać trawnik, tak? Żeby było więcej po prostu tych składników pokarmowych dla trawnika. Azotu szczególnie. Ale jak kosić trawnik w upały, Katarzyno? Bardzo ważna rzecz. Kosić, to znaczy w ogóle nie kosić, o tak. Bo ja, wiecie co, jeszcze chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. Rośliny ozdobne jeszcze podwiązujemy, tak? I to jest ostatnia rzecz. Te, co potrzebują do podwiązywania do palików, tak, regularnie podwiązujemy. To jest kolejna rzecz na lato. Ale dobra, wracajmy teraz do tego trawnika. Słuchajcie, ja naprawdę, jeżeli macie trawnik, który rośnie sobie naturalnie, jeżeli nie podlewacie go wiecznie, bo gdybyście go podlewali, to nie będzie suchy i brązowy, tylko będzie gęsty, zielony, będzie rósł jak wariat i wtedy musicie go przycinać co tydzień. Ale jeżeli macie taki trawnik jak my, to jeżeli jest gorąco, tak jak teraz, no nadal jest gorąco, nie ukrywajmy, troszeczkę tych deszczów było, ale deszczy było, ale nie jest nadal bardzo, bardzo gorąco, to w ogóle my nie podlewamy. My już drugi czy trzeci tydzień nie podlewamy naszego trawnika. Podlewamy. Nie kosimy naszego trawnika, ale przyznam wam się, że kosimy ścieżki pomiędzy prerią, które też są strawiaste, połączone z tym głównym trawnikiem, ponieważ te ścieżki, ta trawa na ścieżkach, ona korzysta z wody, jaką dajemy prerii. Tak, bo żeśmy podlewali raz porządnie prerię, zawsze staramy się podlewać raz, a porządnie, więc była jakieś 2 tygodnie temu była włączona preria na jakiś, może na całą noc. I ten trawnik z tego też skorzystał i pięknie rośnie, jest zielony, długie są przyrosty na krawędziach, dlatego to tniemy co tydzień, ale i tak na najwyższym nastawieniu kosiarki, ponieważ zawsze tak robimy, a tą część, która jest całkiem sucha, nie przycinamy, ona nie rośnie, nie nawozimy, nic z tym nie robimy, czekamy, aż ona się porządnie zazieleni, jeżeli przyjdą deszcze, jeżeli będzie mocno rosła, to też zaczniemy ją kosić na najwyższym nastawieniu kosiarki, a póki co na tym trawniku króluje koniczyna biała, jej liście zapewniają to, że ich trawnik jest zielony, a kwiaty teraz też są piękne, kwitną, przyciągają duże ilości owadów, trzmieli, pszczół, to też jest naprawdę świetne. No i tak naprawdę ten trawnik wygląda też ciekawie, troszkę inaczej niż taki zwykły zielony trawnik, ale jak tylko, tak jak mówię, jak tylko spadnie deszcz, on wróci do siebie, te wszystkie brązowe, żółte plamy przestaną być brązowe i żółte i będzie po staremu. To, co powiedziała Katarzyna, to jest bardzo właśnie ważne, żeby nie ciąć w upały trawnika zbyt nisko. Generalnie nie ciąć trawnika zbyt nisko, a szczególnie w gorące dni nie ciąć zbyt nisko, bo odsłaniamy ten cały system korzeniowy, pokazujemy ziemię słońcu i tam ono penetrując wysusza do cna, aż kamień się stanie z gleby i wtedy słońce jest zadowolone, a trawa jest żółta. Ona odbije, nie martwcie się, jak tylko zacznie padać, to ona odbije i nie będzie żadnego efektu ubocznego, oprócz tego, że była po prostu żółta, chociaż trawy potrafią, gdy mają sucho, ratować się, wybijając w pędy kwiatostanowe. Dlatego warto regularnie przejechać kosiarką, ale na bardzo wysokim podniesieniu tej kosiarki trawnik przejechać. Katarzyno, i na koniec warzywnik. Warzywnik, w którym chciałbym, żebyś powiedziała o tym najtrudniejszym momencie dla hodowców pomidorów. Gdy uprawiamy pomidory, a lipiec jest tym miesiącem, kiedy przychodzi czas na najtrudniejszą decyzję, na to, że trzeba w końcu urwać łeb temu pomidorowi, żeby on nie rósł za wysoko. Spróbuj odważyć naszych słuchaczy do tego dzieła katowskiego, czyli obcięcia wierzchołka wzrostu w tych pomidorach, które nie są samokończące, które nie są karłowe, które nie są zwisające, ale takie normalne, czy to są szczepione, a szczepione już potrzebują tej decyzji, bądź wysiewane z nasion, które jeszcze chwilę być może uratują swoją głowę przed katem, przed katem, tak? Przed mieczem katowskim. Przed sekatorem. Mhm. Tak, no słuchajcie, niestety, ale musicie w pewnym momencie być wystarczająco odważni, żeby obciąć wierzchołek wzrostu, tak jak Jacek mówi i mówi się, tak się mówi, że wiecie, nad czwartym pięknie wytworzonym gronem
A pomidorów. wszyscy Trzeba. słyszą nad piątym, a tną nad szóstym. Ja mówię też, ja mówię na czwartym, też słyszę na piątym. Słuchajcie, no dobra, to chociaż na tym szóstym, chociaż na tym szóstym, ale przytnijcie. Nie pozwólcie tym pomidorom, żeby rosły do księżyca, bo jeżeli zostawicie, to one dorosną do księżyca, ponieważ pomidory mają to do siebie, że nie znają umiaru. Tak jak i my nie znamy umiaru w ilości sadzenia różnych warzyw w ogrodzie, ja mówię za siebie, to tak pomidory nie znają umiaru, żeby same się zakończyć, tak jak sama nazwa wskazuje. Także musimy im w tym pomóc. Jeżeli tego nie zrobimy, to pomidory będą no, mniejsze, gorsze, mniejsza będzie ilość. Jeżeli będziemy odważni, przytniemy je nad tym chociażby piątym, szóstym gronem, chociaż powinno być nad czwartym, to wtedy te pomidory będą naprawdę same pomidory, tak? Owoce będą duże i będzie ich też dużo, tak? Także i zdążą, co jest istotne, dojrzeć. Dojrzeć, tak. Zdążą wybarwić się i wycukrzyć przed nadejściem chłodów, przed nadejściem bardzo często z chłodami już ataku wielu chorób grzybowych, w tym zarazy ziemniaczanej. Po prostu trzeba podjąć tę decyzję, trzeba uciąć dla dobra roślin, dla dobra wszystkich. Wbrew własnemu samopoczuciu, wbrew własnej rozpaczy, że jak to przecież taki piękny pomidor rośnie. Pamiętajcie, dokładnie. Katarzyna mówi nad czwartym, my słyszymy nad piątym, ale maksymalnie nad szóstym. Nie, już dalej nie pozwalajcie, tak. Bo po prostu szkoda. Ale naprawdę, na pewno nie pozwalamy rosnąć żadnym wilkom. A, to jest inna sprawa. Tutaj przymkniemy jeszcze oko na te pędy długie, ale jeżeli chodzi o wilki, to słuchajcie, regularnie musicie zobaczyć, co się dzieje z tą rośliną. I wszystkie liście, które są pod pierwszym, potem pod drugim, dobrze rozwiniętym gronem, gronem trzeba również usuwać, bo są niepotrzebne roślinie, a wilki to już całkiem nie są potrzebne roślinie. Dzisiaj ktoś mnie zapytał, dlaczego usuwamy wilki, a to dlatego, że niestety pomidory mają taką zdolność, taką chęć do życia, że one wypuszczają tych pędów bocznych tak strasznie dużo, że gdybyśmy to zaniedbali i zostawili te pędy boczne, i podejrzewam, że wiele z Was to kiedyś już w swoim życiu chociaż raz popełniło, to zobaczycie, jakie gęste się robią. Mają dużo, dużo długaśnych pędów, długaśnych, ponieważ nawet jeżeli rosną w słońcu, to one są tak zacienione jedne przez drugich, że wszystkie są wydłużone, no i jest na nich dużo całkiem rachitycznych takich zawiązków owoców, jakichś kwiatów, które potem tak naprawdę nie mają szansy dojrzewać, nie mają szansy być żadnym wartościowym owocem, ponieważ ich jest za dużo, tak? To jest ogromny szacun. Roślina nie potrafi wykarmić i bardzo często potem one po prostu opadają. I martwimy się tym, że mamy piękne kwiaty, które nagle opadają i nie wiedzieć czemu, pewnie jakaś choroba. Aha, aha, jedna ważna rzecz. Słuchajcie, bo to doświadczenie po wycieczkach w ogrodzie, po pytaniach Was, naszych słuchaczy, do Katarzyny, które zadajecie, czy do mnie, jak zadajecie, nie przejmujcie się jakimś drobnym przebarwieniem listka. To my Wam bardzo często opowiadamy. Naprawdę, to, że gdzieś na jakiejś roślince troszeczkę zbrązowieje jakiś listek, to nie jest koniec świata. Że jeśli na warzywku są jakieś żółte liście, to nie jest koniec świata, jeśli cała roślina po prostu nie zamiera. Myśmy się przyzwyczaili do tych sklepowych widoków sałat, owoców nieskazitelnych, bo tylko takie dobrze się sprzedają. Natura nie ma takich roślin bez użycia środków chemicznych. Naprawdę. Dokładnie. Dobrze powiedziałeś, że bez użycia środków chemicznych, dlatego że właśnie czasami widzi się jakieś reportaże z miejsc, gdzie uprawiają właśnie te pomidory, które pchną się do nieba. Ale wyobraźcie sobie, jaka chemia musi tam iść, żeby utrzymać te wielkoludy i żeby utrzymać je w tak pięknym wyglądzie. One są zielone, soczyste liście. Sami jak pouprawiacie przez kilka lat pomidory, zobaczycie, jak to jest, jak ciężko jest, żeby one faktycznie wyglądały tak perfekcyjnie, to zrozumiecie, jakie sztuczne są te, które kupujemy w sklepie. Mm-hmm. To tyle. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o Ogrodach. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Przypominamy, że w czwartki o 21:00 jest na Domo Plus program Katarzyny Grunt to Ogród, o którym już wspominała.
w tym odcinku podcastu. Zapraszamy do odwiedzania ogrodu Katarzyny w sobotę i w niedzielę od 11 do 16. Ogród jest otwarty. Korzystajcie, bo jeszcze Katarzyna jest w Polsce, więc korzystajcie, korzystajcie z okazji spotkania z Katarzyną i oprowadzenia po ogrodzie, bo potem będzie dopiero w sierpniu Katarzyna. Nie, już teraz już mnie nie będzie. Nie będziecie? O jejku, jejku. To dopiero w sierpniu, słuchajcie, korzystaj. Ja jadę do mojego domku, do mojego synka. Ja muszę wracać. Eat, go home. Tak, dokładnie. Okej, okay, i zapraszamy do polubienia naszego profilu, fanpage'u na Facebooku, naturalnie o ogrodach i ogrodu Bellingham. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci, Katarzyno. Dziękuję również. Do usłyszenia. Pa, pa.